Najkrótsza definicja roweru gravelowego brzmi: jest szum utrenowionej opony, jest śpiew ptaków, jest wcale nie gładka droga i piękne widoki. Jednak żeby ułatwić Wam decyzję o ewentualnym zakupie gravela, porównam go dla Was do szosy typu Endurance, która brzmi tak. Mamy więc bardziej i mniej utrenowiony rower z tak zwanym barankiem, ale to nie wszystko. Zapraszam na seans. To jest rower gravelowy, a to szosa typu Endurance. Główną cechą, która odróżnia go od Endurance'a, jest prześwit na opony. I nie chodzi tylko o szerokość, ale także jej wysokość. Tutaj mamy oponkę 30C z możliwością założenia do 35C. O, zobaczcie. Tutaj mamy 32 mm w szosie typu Endurance, a tutaj mamy 40 w gravelu. Poza tym, tutaj prawie zerowy bieżnik, a tutaj jest ząbek. W Riverside mamy mocne hydrauliczne hamulce SRAM Rival. Ta maszyna również ma hydrauliczne, mocne hamulce tarczowe, tym razem od Ultegry. I również elektroniczne przerzutki Day2. Nasz gravel ma 12-rzędową kasetę obsługiwaną elektroniczną przerzutką AXS. Przyciskiem na prawej klamce zmieniamy przełożenie na wyższe, szybsze. Przycisk lewej manetki wrzuca łańcuch w górę kasety. I działa to bardzo płynnie. W tej maszynie mamy jednorzędową korbę, 12-rzędową kasetę, ale jak widzimy, tutaj mamy też możliwość zamontowania przedniej przerzutki, co może się przydać, powiem Wam kiedy. Tutaj napęd 2x11 i w większości szos typu Endurance i w ogóle szos będziecie mieli korbę dwurzędową, a nie jednorzędową, choć zdarzają się. Karbonowa rama i w pełni karbonowy widelec to sztywna i lekka konstrukcja, która daje nam zwinność i radochę z jazdy w różnym terenie. Tutaj podobnie, karbonowa rama, w pełni karbonowy widelec z tylnym trójkątem, który został zaprojektowany do pochłaniania drobnych drgań. Geometria naszego gravela i naszego Endurance'a jest bardzo podobna. Zarówno długość ramy, jak i jej wysokość stawia nas w bardzo, bardzo dogodnym położeniu, wygodnym. W gravelu mamy o jeden stopień delikatniejszy kąt główki ramy, co powinno nam dawać większą stabilność. Tutaj geometria podobna, tak naprawdę w tym rowerze siedzimy jeszcze troszkę bardziej wyprostowani niż na tamtym gravelu. No i kąt główki ramy 71 zamiast 72, jak w Riverside. Komfort poprawia tutaj także karbonowa sztyca o średnicy 27,2 mm, która dosyć dobrze się ugina. W Riverside mamy ten sam rozmiar sztycy, ale jest ona aluminiowa. Dodam, że siodełko w Riverside od Fizika jest genialnie wygodne. Jeżeli już macie gravela z samej nazwy, szutrowca i chcecie jeździć po takich kamyczkach mniejszych i większych, no raczej mniejszych niż większych, bardzo istotną cechą takiego roweru jest jego kompatybilność z bezdenkowością, czyli systemem tubeless. Tutaj zarówno opony Hutchison, jak i obręcze Fulcrum są kompatybilne. W zasadzie dostajecie rower bez dętek, już z wentylami tubeless oraz z buteleczkami uszczelniacza, którego sami dolewacie do kół i macie już system tubeless, co oznacza niższe ciśnienie, większa odporność na przebicia, no i znacznie lepsza amortyzacja i przyczepność. Mały eksperyment. Upuścimy powietrze w oponach i zobaczcie, jak pięknie działa niższe ciśnienie w połączeniu z bezdętką na kamulcach. Gdyby w tej oponie znajdowała się dętka, tu mamy jeden z większych kamieni na drogach szutrowych, mielibyśmy duże ryzyko jej dobicia. Jesteśmy na pięknych single trackach. Ten to akurat Okole, Góry Kaczawskie. Zobaczmy, jak sprawuje się tutaj Riverside. Let's go! Chodzi o to, czy można płynnie, przyjemnie przejechać się prostym, nie bardzo technicznym singlem na gravelu. Pozycja bardzo wygodna, rower bardzo zwinny. Na kamieniach od razu czuć, że trzeba uważać. Z oponą 40C, tutaj możemy maksymalnie włożyć 42C. No i nie będzie to rower służący do jazdy po kamieniach. To jest gravel bike. Na to muszę uważać. Kiedy robi się stromo, przełożeń brakuje, ale jak to za długo nie trwa, to się da. Ale kiedy tylko wyjeżdżasz na shooter, jak to mówią, koniom lżej i nabierasz prędkości. To jest idealny rodzaj nawierzchni do tego typu roweru, do gravela. Gravel znaczy po angielsku shooter. Tutaj ten rower czuje się najlepiej. No i tak zakończyliśmy single track Okole.
rower przejedzie. Można przejechać, jak się kumple zaproszą, czy kumpelki. A ty nie masz szosy, nie masz górala, masz właśnie gravela. To pojedziesz z nimi także na singla. Czas na tego samego singla, ale inny rower. No i powiem wam, że spodziewałem się, że jazda endurancem na tym singlu to będzie męka, że będę czekał, aż się skończy, żeby to tylko nagrać i porównać. Okazuje się, że wcale nie. Węższa opona z mniej agresywnym bieżnikiem, ale na takiej ściółce, udeptanej ścieżce jedzie to super. Na pewno będzie łatwiejsza do dobicia i przebicia na kamolkach większych, ale po czymś takim też się da. No i po przejechaniu połowy singla mogę wam powiedzieć, że różnica między gravelem a endurancem, jeśli chodzi o możliwości terenowe, czyli poza asfaltem, jak można się było spodziewać, głównie sprowadza się do opon, a opony idą za prześwitami. Gravel będzie z reguły miał wyraźnie większe prześwity. Tutaj mogę włożyć oponę do 35C, do Riverside'a, do 42. Tutaj mamy bardzo mocne tarczówki i hamulce muszą być tutaj mocne, dlatego że pamiętajcie, mamy zupełnie inny chwyt kierownicy niż na rowerze górskim. Nie mamy tej ergonomicznej pozycji do hamowania, do łapania klamki. Ta jest dużo mniejsza. Zwróćcie uwagę, że hamujemy klamką tak naprawdę w najgorszym miejscu, ale do wyhamowania roweru w zakrętach, na prostych zjazdach oba hamulce bardzo mocne wystarczają. Oczywiście oprócz szerokości opony w Riverside'zie opona ma też bieżnik, który lepiej łapie, daje zdecydowanie większą przyczepność, ale myślę, że to wyraźniej zauważycie właśnie na szutrach przy wyższej prędkości, tam gdzie nie będziecie musieli się obawiać o zniszczenie opony w jakimkolwiek rowerze, czy gravelowym, czy endurance. O, i tu mi uciekło, widzicie? I w gravelu prawdopodobnie by tak mi nie uciekło. Ten sam odcinek na endurance. Po gładkim szutrze czy żwirku szosa typu endurance też pojedzie. Ta szersza opona sobie radzi. Pamiętajcie, że ja w tym momencie testuję oba rowery w terenie, do którego nie są one stworzone. I podsumowałbym to na tym etapie tak. Gravelem chciałbym przez takie tereny jeździć rzadko, endurancem raczej nigdy. Chciałem wam pokazać asfalt, który jest ok na rower typu endurance i idealny na gravela, ale patrzcie. Parę dni temu zrobili mi tu nowy asfalt. A byłem tu tydzień temu jeszcze. No dobra, coś z tego będzie. Znalazłem kawałek jeszcze niedokończony. To jest asfalt z takimi krawędziami. Nierówny, czasami nawet taki kanciasty. Wiadomo, ten już był ściągany, na którym szosa typu endurance poradzi sobie. Natomiast gravel będzie perfekcyjnie przez to przejeżdżał. Im więcej waży właściciel roweru, tym bardziej powinien na takich drogach rozpatrzeć właśnie zakup gravela. No dobra, co z porównaniem obu rowerów na asfalcie? Oczywiście szosa typu endurance będzie szybsza i cichsza, ale znowu sprowadza się to głównie do opony, jaką będziecie mieli założone. Więc pamiętajcie, do endurance'a nie założycie szerszej opony niż pozwoli wam na to rama, do gravela zawsze możecie założyć węższą. Podsumowując i mam nadzieję upraszczając wam sprawę. Poza asfaltem gravel ma nad szosą typu endurance większą przewagę niż szosa typu endurance ma nad gravelem na asfalcie. I tu przechodzimy do ostatniego punktu, który według mojego scenariusza miał być ostatnim istotnym elementem odróżniającym gravela od endurance'a. Mianowicie miałem wam zaprezentować zdolności bikepackingowe graveli, ponieważ moim zdaniem tuż po prześwitach na opony właśnie bikepacking będzie wyróżniał gravele od jakiegokolwiek rodzaju szos. Riverside jednakowoż nie posiada żadnych dodatkowych mocowań ani na lowridery, tak zwane na widelcu, czy też na błotniki lub możliwość zamontowania stelaża na tylnym trójkącie, żadnych dodatkowych mocowań także na głównym trójkącie ramy. Oczywiście tutaj na górze rurnej zamontujecie podstawową torbę, zamontujecie torbę na kierownicę i zamontujecie też standardową torbę na sztyce. Natomiast ten rower, uwaga, należy do, moim zdaniem, podrodziny graveli, które są nastawione bardziej na wyczyn niż na wyprawy. A będzie się na to składał właśnie fakt braku mocowań,
System bezdętkowy, kompatybilność korby z miernikiem mocy. Żaden wyprawowiec nie potrzebuje miernika mocy oraz brak przedniej przerzutki. Kiedy objutrzycie rower, czyli uprawiacie tak zwany bikepacking, jak piszecie mi w komentarzach, przednia przerzutka naprawdę przydaje się na długich wojażach, na długich podjazdach. Tutaj tego nie mamy. Ten rower jest lekki, nastawiony na prędkość i zabawę. Jeszcze jedna różnica odróżniająca większość graveli od szos to kierownica i tak zwane jej flary, to znaczy wygięcie na zewnątrz, inny też kształt kierownicy z klamkomanetkami ustawionymi delikatnie do wewnątrz, co daje nam bardziej ergonomiczną, naturalną pozycję. No a w większości szos mamy tutaj proste ustawienie, pozycja mniej ergonomiczna, bardziej aero. Mam nadzieję, że spodobały Wam się okolice, w których przedstawiłem Wam różnice między tymi rowerami. Też macie wrażenie, że opona na szutrach swoim dźwiękiem pieści ucho? Jest fajnie, ale spadamy stąd.